Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Pani Estero. Odpowiadam na Pani pytanie. Dlaczego warto uczestniczyć w konferencji PG Day PL 2022, czyli w pierwszej w Polsce konferencji poświęconej PostgreSQL? Pyta Pani Estera. Dlaczego warto uczestniczyć w pierwszej w Polsce konferencji poświęconej PostgreSQL? Dlaczego warto uczestniczyć? Dlaczego warto? Dlatego warto, że dzięki tej konferencji według kart może każda osoba stać się mistrzem w swoim fachu, mistrzem w swojej dziedzinie. Dokładnie tak. Bo karta maga, zwłaszcza w sprawach zawodowo-finansowych, tak? I tego typu kwestiach, mówi o tym, że mamy wszelkie narzędzia w dłoniach, wszelkie atrybuty, żeby osiągać sukcesy. Że potrafimy to robić, że mamy umiejętności, wiedzę, doświadczenie. Jesteśmy mistrzem w swojej dziedzinie, mistrzem w swoim fachu, specjalistą, tak? Bardzo, bardzo dużo mądrości może wnieść, wiedzy, informacji, tak? Podnieść nasze kwalifikacje niesamowicie, tak? W pewnym sensie. Także ta konferencja może sprawić po prostu, tak na dzień dobry, może, przepraszam, może sprawić to, że no jesteśmy magiem, tak? Mistrzem. Jesteśmy tym odpowiednim człowiekiem na odpowiednim miejscu. Specjalistą. Ale po kolei. Dlaczego warto uczestniczyć w tej konferencji? Jak jest teraz? Piątka denarów. Piątka denarów mówi o wszelkich brakach, niedostatkach. Mogą to być również niekoniecznie finansowe, tak? Może to być jakby bieda szeroko rozumiana, również finansowa, ale braki energetyczne, tak? Braki chęci, braki motywacji. Brak motywacji, tak? Zniechęcenie. Ale tutaj według kart jest po prostu czegoś brakuje, jakiś niedosyt. I czuję, że karty chcą mi po prostu przekazać, że na chwilę obecną gdzieś tam w tych kwestiach, o które pytamy, tak, w zakresie PostgreSQL, no, są pewne, czy to niedomówienia, czy to jakieś kwestie sporne, tak, po prostu nie wiemy tyle, ile moglibyśmy wiedzieć, nie wiemy tyle, ile powinniśmy wiedzieć, tak? Także ta konferencja może naprawdę wnieść dużo do naszego życia, ale pod tym kątem, że dużo cennych informacji, tak? Takie food for thought. Naprawdę te braki jakby są wszechobecne, tak według kart, no tak to wygląda. I z tego względu warto po prostu tam być, żeby poszerzać swoje horyzonty, swoją wiedzę, rozwijać swoje umiejętności. To, co przeszkadza, i sedno problemu. Bo przeszkadzać może rycerz buław, tak? Rycerz buław mówi o intensyfikacji działań, o takim szalonym, niepohamowanym temperamencie, tak? Może mówić również, bo to jest karta dworska, tak? One troszeczkę mogą sprawiać kłopotu, gdyż bardzo szeroko można je interpretować. Jeżeli chodzi o człowieka tutaj, tak? Pokazanego w rycerzu buław, no to taki też człowiek jest bardzo temperamentny właśnie, bardzo dynamiczny w działaniu, szybko się przemieszcza, jest taki aktywny bardzo, tak? Ale często za szybko działa, szybciej działa niż myśli czasami, tak? No ale generalnie no, tarot to metafora, więc może oznaczać również rycerz buław, tak jak powiedziałam, nagłe zmiany zdania, podróże, czy to z punktu A do punktu B, tak? Fizyczne, czy to podróże intelektualne, po prostu takie zmiany zdania, tak jak powiedziałam, tak? Zmiana w zachowaniu, bycie impulsywnym, tak? Nadmiernie impulsywnym, taki impuls i coś się dzieje i koniec, tak? No i to może poprzeszkadzać. Może poprzeszkadzać taka nagłe zmiany, no tak jak powiedziałam, nagłe zmiany zdania,
nagłe, jakieś takie intensywne działania, to może poprzeszkadzać, a wstępnie problem karta głupca. Karta głupca mówi pozytywnie, tak? O początku nowej drogi, o nowych początkach, o nowej jakości, komforcie życia. To jest taka karta zero, tak? Bo od tego zaczynamy, od tego wszystko się zaczyna. I karta głupca bardzo często mówi o takiej kreatywności, o twórczości, o innowacyjności, tak? Że coś jest tak innowacyjne, ale bardzo perspektywiczne. Natomiast właśnie, sedno problemu. Tak jakby karty tutaj wskazują, że w sednie problemu jest to, że nie jesteśmy do końca, możemy być, tak? Czy jakaś tam część osób może być nie do końca gotowa na nowe, tak? Że ta konferencja według kart naprawdę będzie bardzo taka, no wręcz powiedziałabym, że nawet kontrowersyjna może być, tak? Dla niektórych. No i właśnie, niektórzy jakby należałoby według kart tutaj spojrzeć tak szerzej, tak? Dalekowzroczność, a nie tylko impulsywne działanie i gdzieś tam zmiany zdania, raz w tę, raz we wtedy, tak? No i sedno problemu karta głupca, czyli może to być po prostu lęk przed nowym. Lęk przed nowym, niechęć do wejścia w nowe, niechęć do rozwoju, tak, z jakiegoś powodu, to może poprzeszkadzać. Karta rada, szóstka mieczy. Szóstka mieczy to jest karta brama. Karty radzą, zdystansuj się wobec informacji, które uzyskujesz na co dzień, które uzyskasz na konferencji, zdystansuj się. Nawet jeżeli cokolwiek wywoła, tak, tutaj według kart, wywoła jakieś takie sprzeczne emocje, sprzeczne uczucia, czy też taką ambiwalentność, tak, no to podejdź do tego z dystansem, nabierz dystansu. Należy się rozwijać, tak? I szóstka mieczy mówi dokładnie o tym, ale też mówi o komunikatorach, tak, o kontaktach zdalnych, że to będzie jakby w pozytywie, tak? Że warto na przykład przedyskutować gdzieś tam na jakimś forum, na przykład kwestie tutaj, które będą poruszane. No ale również przede wszystkim, tak, szóstka mieczy mówi o nabieraniu dystansu do pewnych kwestii, że należy tak działać, ale również mówi o podróżach, tak? O podróżach, o delegacjach wszelkiego typu. To też mogą być podróże intelektualne oczywiście, ale również podróż na konferencje zdecydowanie. No i to, co nieuniknione i wynik. Nieuniknionym jest piątka, była wynik, karta maga. Nieuniknionym jest to, że rzeczywiście mogą pojawić się jakieś rozterki. Mogą się pojawić rozterki, mogą się jakieś pojawić różne głosy z zewnątrz, tak, różne argumenty, taka nawet może być walka na argumenty, taka szarpanina. No to jest jakby nieuniknione, tak, zwłaszcza przy jakichś takich tematach ciekawych i troszeczkę kontrowersji nawet wzbudzających, tak, to jest nieuniknione, że będzie taka szarpanina, może być, tak, ale dzięki temu, że każdy gdzieś tam będzie miał swoje stanowisko, będzie go bronił, dzięki temu stajemy się magami, tak? Dzięki temu stajemy się magami, czy mistrzami w swojej dziedzinie, specjalistami, szlifujemy swoje umiejętności bardzo i osiągamy sukcesy. Osiągamy sukcesy. Bo mag po prostu potrafi to robić, tak? Czyli no, bardzo ciekawe karty. Sama jestem ciekawa, jak to będzie. Ale warto. Dlaczego warto? Warto dlatego uczestniczyć w konferencji poświęconej PostgreSQL. Warto, bo będziemy mieć szansę, tak? Mamy szansę na nowe perspektywy, na to, że otworzymy się na nowe możliwości, że poszerzymy horyzonty, że będziemy mistrzami w swojej dziedzinie i mądrymi ludźmi po prostu. Mądrymi i z naprawdę szerokim spektrum umiejętności i zainteresowań. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego co najlepsze, samych sukcesów. Dziękuję za zaufanie, do usłyszenia, do zobaczenia.